To mówi Pan Bóg, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Mówi nam dzisiaj prorok Jeremiasz. Drodzy, nie wiem, czy zauważacie, ale zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu dostajemy bardzo często słowo, które daje nam pewne dwa przeciwstawne zwykle obrazy. Dziś w Ewangelii usłyszymy o ubogim Łazarzu i o bezdusznym bogaczu. Dlaczego tak? No wydaje się, że chodzi o pewną konfrontację tego, co niższe, z tym, co wyższe. Wydaje się, że Pan Bóg chce nam przypomnieć i jakby ciągle na nowo zapraszać nas, żebyśmy szukali tego, co większe, żebyśmy uzmysławiali sobie, że wyszliśmy z Jego rąk. I że to On tak naprawdę jest rzeczywistym i naturalnym dla nas środowiskiem naszego życia. Natomiast kiedy słyszymy o tym krzewie, rachitycznym krzewie na pustyni, to co widzimy? Widzimy roślinę, która nie jest dobrze zakorzeniona. Widzimy roślinę, która ledwo żyje, ma zaledwie tyle substancji potrzebnych do życia, aby nie umrzeć do końca. Widzimy roślinę, która tak naprawdę nie wydaje owocu, której nikt nie uprawia, którą nikt się nie może ucieszyć. Widzimy roślinę skazaną właściwie na samotność i nieustanne pragnienie wody miłości. Wody miłości, którą ta roślina słabo zna, dlatego bardzo łatwo jest gotowa przyjąć za miłość coś, co nią tak naprawdę nie jest i nie może jej uszczęśliwić. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w tym naszym współczesnym świecie wokół nas jest całe mnóstwo tego rodzaju krzewów. Krzewów, które są przenoszone z miejsca na miejsce przez wiatr. Krzewów, które swoimi wysuszonymi gałęziami zahaczają się o inne krzewy, po to, aby przez chwilę z nimi pobyć, a potem znów miotane wiatrem rozłączają się i pędzą gdzieś dalej w takim przekonaniu o wiecznej tymczasowości, w takim duchu carpe diem, w oparciu o teorie, które mają w tej tymczasowości zapewnić człowiekowi jakieś szczęście, podczas gdy tak naprawdę jest to jeden wielki głód. A dalej prorok Jeremiasz mówi nam o drzewie. Drzewie, które głęboko zapuszcza korzenie nad brzegiem wód. Drzewie, które owocuje w swoim czasie. Drzewie, które nie traci liści wtedy, kiedy przychodzą chwile złe. Drzewo to nie jest nieustannie w drodze. Drzewo to nie jest pełne wrażeń. Drzewo to nie doświadcza tego i owego, ale to drzewo zdaje się wiedzieć, czym jest szczęście. To drzewo dobrze zna życiodajną wodę i to drzewo w niej jest ukorzenione. Sięga swoimi korzeniami do żywych wód. Drzewo to czas, czas owocowania, stabilność, taki wewnętrzny spokój. Franciszek otrzymuje od Pana taką deklarację, że zakon, któremu dał początek, będzie właśnie takim drzewem. Posłuchajcie. Jezus zwraca się do niego tymi słowy. Powiedz mi, kto założył zakon braci? Kto sprawia, że człowiek się nawraca, by w nim czynić pokutę? Kto daje siłę wytrwania w nim? Czyż nie ja? Dlatego mówię ci, abyś nie smucił się tak bardzo, lecz postępuj tak, jak postępujesz. Czyń to, co czynisz, gdyż w odwiecznej miłości zasadziłem zakon braci. Abyś zaś wiedział, że z własnej woli go miłuję, zakładając, iż pozostałoby przy tym sposobie życia i w całym zakonie tylko trzech braci, na wieki go nie wymarzę. Drodzy, wydaje się być naprawdę ważne, żeby wiedzieć, czy jest się krzewem, który nigdzie nie zapuszcza korzeni i który
nie wie, czym jest stały dostęp do wody, czy też jest się drzewem, które te korzenie zapuszcza głęboko w glebę nasączoną życiodajnymi wodami łaski Bożej. Gdzie są moje korzenie? Oto pytanie na dziś. Niech pomoże wam na nie odpowiedzieć Boże błogosławieństwo, bo nasz Pan jest blisko. Niech was błogosławi zatem Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Thank you.